Gościem kultowych rozmów jest dr Andrzej Kruszewicz, urodzony w Białymstoku, ornitolog i weterynarz, dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Kilka lat temu założył w zoo azyl dla ptaków, w którym rocznie pomaga się około 2000 ptaków. Jest autorem wielu książek o ptakach i zwierzętach, między innymi dwutomowego atlasu Ptaki Polskie. Proponuję, żebyśmy zaczęli rozmowę od jaja. A wie Pani, jak odróżnić, czy jajo jest ugotowane, czy surowe, jak wyjmuje Pani z lodówki, a ktoś mógł ugotować? Zakręcić na stole. Dobrze, jeżeli się kręci jak szalone, to jest? To jest ugotowane. Dobrze, a dlaczego się kręci? Ponieważ masa w środku jest jednorodna bardziej. No już została ugotowana, struktury, które tam są, nie działają jak żyrosko, bo tam są takie sznury, halazy, które są przy żółtku i one sprawiają, że zawsze taczka zarodkowa jest na górze żółtka, żeby ciepełko od kury wysiadującej spływało na zarodek. I te halazy sprawiają, że taki bezwład w środku jest, no i to jajko nie może się kręcić. To jest w interesie tego zarodka, żeby się nie kręcił, bo kosmonauta z tego wyrośnie. Strasznie to skomplikowane. Nie, ale skąd? No w końcu życie, z tego rodzi się życie. Jajo to jest cud natury. To jest absolutnie cud natury. I wie Pani, że od kilku lat już wiemy, co było najpierw, jajko czy kura? No słucham, bo jeszcze tak... Filozofowie przez kilka tysiącleci dyskutowali, ale teraz już wiemy. No proszę. Pierwsze było jajko. Ale kto stworzył jajko? Ptaki wzięły się z dinozaurów, to już wiemy. No więc było takie jajko, które dinozaur podrzucił do góry i ono po prostu miało z pasi się rozbić, ale wypluł się z tego ptaszek i odleciał. Podobno porównuje Pan ludzi do ptaków. Czy to prawda? Tak, ale właśnie jeszcze nie mam zdania wyrobionego, jeśli chodzi o Panią. Poczekamy do końca rozmowy, a proszę powiedzieć, jakim ptakiem mógłby być Pan? Hop, że Pani, mam takie dni, że się czuję orłem albo sokołem. A czasem gorsze? Czuję się kaczką. Może wybitnie inteligentnym, no, krukowatym? No tak, no krukowate rzeczywiście są elitą intelektualną, ale nie wypada kogoś porównywać do wrony. Chyba Pani też by nie chciała. No nie, my mamy złe skojarzenia w Polsce. Chociaż to elita intelektualna. Elita intelektualna, po czym to można rozpoznać? No po skłonnościach do zabawy chociażby. Po skłonnościach różnych zbójecko-bandyckich, które mają wrony. Po tworzeniu koalicji, po rozpoznawaniu ludzi po twarzach. Po cwaniactwie, po rozłupywaniu orzechów i używania do tego samochodów, bo to robią wrony. A jak to robią? Podkładają orzechy pod samochody na ratuszowej, które stoją w korku. Potem zbierają to, co zostanie po przyjechaniu. Ale wiedzą, żeby odlecieć we właściwym momencie, kiedy następny samochód. Nie widziałem takiej, która by nie wiedziała. Ten okres, w którym rozmawiamy, jest nie tylko świąteczny, to nie tylko Wielkanoc, ale także czas długich podróży ptaków, migracji ptaków. Tak naprawdę te migracje to się już kończą, ale będą trwały jeszcze w przypadku niektórych gatunków do 10 maja, nawet do połowy maja. Wschodni migranci, kraska, dziwonia, łozówka, one przylecą najpóźniej, żołny. Te najdalsze odległości, które ptaki potrafią pokonać, jakie są? No bociany lecą na południe od Sahary, nawet do RPA, więc to jest za 12 tysięcy kilometrów, bo lecą przez Bosfor, więc to no tak trochę drogą okrężną. A mówi się o Polakach, że są wielbicielami bocianów i że tu żyje ich stosunkowo najwięcej w Europie, czy to prawda? Tak, mamy 55 tysięcy par lęgowych, co czwarty bocian na świecie jest Polakiem, ale nie przeszkadza to, żeby ciężarna Polka strzelała z wiatrówki do bociana, bo już nie chce więcej dzieci. Był taki przypadek przed 2 czy 3 laty w Polsce. Uwierzyła, że to bocian przynosi nie jej. Nie tylko kolejne. Ta Polka. Mieszkam pod Warszawą i czasem bociany, które nadają się do wypuszczenia na wolność, wywożę i wpuszczam koło domu. I któregoś razu jeden z bocianów wylądował na domu moich sąsiadów. To jest taka para francusko-polska. No i tak sobie żartowałem z sąsiadem, który tam jest znowu Kanadyjczyk. Żartowaliśmy sobie, że no ho, ho, co to będzie, prawda, usiadł bocian na dachu. No i na wiosnę urodził się matuś. Ale oczywiście sąsiadka widziała, że tego bociana wypuściłem, widziała, że u nich wylądował i skojarzyła to z tym matusiem. No i następnego roku znowu wypuszczałem bociany, no i wybiegła oczywiście z pretensjami, powiedziała, że tym razem będę płacił na rynek. Więc już nie wypuszczam tam. Ile dni może trwać taka niekończąca się podróż? Czy są takie, które lecą bez przerwy i nie lądują? Jeżyk jest to ptak, który jak zacznie lecieć, to już leci. Leci dzień i noc. Potrafi uciąć sobie drzemkę w powietrzu, zdobywa pokarm w powietrzu, łapie krople wody. Zdobywa pokarm na gniazdo, czy buduje les na gniazdo, zdobywa w powietrzu. No, sprawy damsko-męskie też załatwia w powietrzu. Naprawdę. Nigdy tego nie próbowałem, ale one to robią. One to robią, tak. I to jest udowodnione. Tak. Ktoś podejrzał taki rytuał. Tak. Wszystko na to wskazuje. A czemu tak się spieszą i wszystko chcą tak w jednym? To są władcy przestrzeni. Dla nich ląd to jest zagrożenie. Jak się rozmawia z pilotami dużych samolotów,
to oni mówią w powietrzu, to oni są po prostu bezpieczni, spokojni, oni są u siebie. Mhm. A lądowanie zawsze jest ryzyko, start jest ryzyko, zejście gdzieś niżej to jest ryzyko. I tak samo dla jeżyka w powietrzu. Czyli to jest ta najbezpieczniejsza przestrzeń, tam jest bezpiecznie. Jeżeli się jest takim lotnikiem jak jeżyk, to tam jest bezpiecznie. Tam jeśli umie się wszystko zrobić, to się wszystko zrobi. A one mają tak krótkie łapki, że myślę, że żeby usiąść na czymś i to zrobić, to by było trudniej. Raczej to może w gnieździe, w norce, może też robią, ale wykazano, że robią to równie dobrze w powietrzu. Które ptaszki mają najłatwiej w tej dziedzinie? Trudno mi tak powiedzieć. A może które są największymi pieszczochami? Myślę, że papugi. Papugi potrafią to robić z lubością przez pół dnia. I naprawdę długo im to zajmuje. Wróbelek znowu jest szybki, on tak potrafi w godzinę, tak ze 30 razy. Nawet zmieniając partnerki. Natomiast papugi to są tacy mistrzowie długiej gry wstępnej i zabaw w różnych pozycjach. I widziałem nawet nasze Aleksandrety kiedyś w kożuchu, minus 20, robi obchód ogrodu i widzę, one są w wolierze, wyszły z tej woliery, minus 20, one na takim cienkim patyku i właśnie... Strasznie dużo tego życia erotycznego wokół Pana w ogrodzie No to na tym polega kontakt ze zwierzętami, to zwierzęta jednak to jest dla nich bardzo ważny instynkt, nie? I bardzo ważna potrzeba. Ale papugi potrafią to naprawdę bardzo długo robić, z tym wiąże się pewna anegdota. Mieliśmy takiego młodego ochroniarza, ja miałem dyżur, wtedy jeszcze nie byłem dyrektorem. No i wbiega ten ochroniarz taki przerażony, mówi, proszę pana, tam zbiegowisko przy papugach, takie białe, duże papugi, no to kakadu białe, już wiedziałem, i że one po prostu strasznie wrzeszczą, samiec siedzi na samicy, trzymają za głowę i obydwie strasznie wrzeszczą. No więc poszedłem z nim i widzę, no widzę, co się dzieje i mówię, wie pan, co one tam robią? Nie domyśla się pan. Tak na mnie popatrzył, widzę, że złapał i mówi, ale tak długo? No robią długo. A wierność? Jak jest z wiernością u ptaków? My mówimy o łabędziach, które łączą się na całe życie. Czy to jest mit? Ogólnie rzecz biorąc, monogamia jest fikcją w świecie ptaków. Te opowiadania gospodarzy, że bocian, że jego bocianica, że one tam wierne przez 30 lat. Że do końca życia za łapkę się trzymały, tak? Kiedyś nie obrączkowano tych ptaków, nie znakowano i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co tam się dzieje. Stałe jest gniazdo, partnerzy się zmieniają. Mhm. Tak naprawdę wierność, monogamia, jeśli miałbym wskazać ptaka, który rzeczywiście jest taki bardzo wierny, monogamiczny, to bym wskazał raczej żurawia, raczej łabędzia. Znamy przypadki, że samiec przy martwej samicy, które zostały już tylko garść piór, ale ciągle pilnuje. To są gatunki na pewno monogamiczne, natomiast bociany, to jest taka, jak to się nazywa, sekwencjonowana monogamia, sekwencja monogamiczna. Samiec nie może ryzykować. Kiedy on przelatuje na gniazdo i przelatuje inna samica, bo jego samicy zeszłorocznej jeszcze nie ma, on nie może ryzykować, nie może nie przyjąć tej samicy, bo może się okazać, że ta jego nie przyleci. W większości drobnych ptaków monogamia nie jest praktyczna, dlatego że jest pewna niesprawiedliwość, jeśli chodzi o ludzi, ale u ptaków to jest bardzo takie biologicznie uwarunkowane. Samice dokonują wyboru partnera. U ptaków samice. I u ludzi też, tylko cicho, nie mówmy o tym na razie. Bo mężczyźni stracą poczucie siły. Jeżeli kobiety są cwane, to mężczyzna ma poczucie, że coś od niego zależy, ale ogólnie rzecz biorąc, to kobieta dokonuje wyboru. Partnera na życie, także partnera rozrywkowego. I to są różne, u kobiet są różne metody dobierania partnera. Ładnego na młodość, a potem jak już trzeba się ustabilizować, to się wybiera na trochę innych zasadach, ale nie mówmy o ludziach. U ptaków jest tak, że to samica dokonuje wyboru. W związku z tym, w efekcie ewolucji, samce są piękniejsze od samic. Tak jest w ogóle w świecie zwierząt. Popatrzmy sobie na ptaki, wszystkie samce są bardziej kolorowe, za kilkoma wyjątkami. Zobaczmy sobie owady, zobaczmy sobie ryby, zobaczmy sobie ssaki. Czasem tą ozdobą są rogi czy poroże, ale jednak samce mają jakieś ozdoby, tak. A samice nie. Dlatego tak się dzieje, że to samice dokonują wyboru. I tam się nakręca cała ewolucja, konkurencja pomiędzy samcami, stąd są te ozdoby. To wymusiła ewolucja. I samiec, który jest niezwykle atrakcyjny, taki super samiec, to nawet gdyby on chciał w skrytości swojej duszy być monogamistą, to samice mu na to nie pozwolą. I taki paw, który chodzi strojny bardzo, on potrafi zmonopolizować 95% samic w danym regionie jakiegoś tam zakątka Indii. On te ozdoby ma tylko do tego. Wyobraźmy sobie takiego pawia, samca, to cały ten jego trend, te wszystkie ozdoby do niczego innego się nie nadają. One nie uchronią go przed deszczem, nie uchronią go przed wiatrem, nie uchronią go przed drapieżnikiem, nie dadzą mu ułatwienia w zdobywaniu pokarmu ani w ucieczce. Tylko one służą zwróceniu uwagi. To jest takie czerwone cabrio,
kwadro, prawda, głośniki, silnik potężny, 3-litrowy, turbodoładowanie, różne bajery, buzery i takie kabrio w naszym klimacie do czego służy? Do odwiezienia dziecka do przedszkola? No nie. Do szkoły? Nie. Na zakupy? Nie. Do pracy? Raczej nie. Może tak. Pod dyskotekę, jak takim podjedziemy. No to już coś się zaczyna dziać. Więc wiemy, do czego to służy. To jest właśnie ten pawi ogon. I tak naprawdę tam, gdzie jest wyraźna różnica w wyglądzie między samcem a samicą, tam monogamii nie zobaczymy. Tam, gdzie obie płcie są ubarwione podobnie, jak na przykład u papug, tam zobaczymy monogamię. Jeżeli tu jest taka zależność, to niech pan mi tę zależność przełoży teraz na ludzi. Jest sens, żeby partner, który jest bardziej atrakcyjny, zostawił po sobie potomstwo swojej płci, bo ono może odziedziczyć tą atrakcyjność. I wtedy ta linia genetyczna się będzie gdzieś tam powielała. Mamy też skłonność, jak się okazuje, podświadomą, skrytą, mamy skłonność do partnerek cięższych, większych. To się wzięło jeszcze z czasów jaskiniowców. Dlatego, że młody mężczyzna, który zostawał w jaskini, a inni szli na polowanie, a kobiety, jeśli miały skłonność do młodego chłopczyka, a on miał skłonność do kobiet cięższych, no to miał skłonność tym samym do kobiet stojących wyżej w hierarchii. No bo tam, prawda, ilość tłuszczyku zgromadzonego była wprost proporcjonalna do pozycji w hierarchii społecznej. Kto stał wyżej, był lepiej odżywiony. Więc ten, kto miał skłonność do lepiej odżywionych partnerek, miał szansę większą zostawienia po sobie potomstwa, niż ktoś, kto miał skłonność do chudych. Czyli mówi pan, że to wszystko to jest jeden wielki tygiel zachowań zwierzęcych, ewolucji. My jesteśmy bardziej zwierzętami, niż nam się to wydaje. Maskujemy swoje zachowania zwierzęce, ale nie wszystkie jesteśmy w stanie zamaskować. Czy ptaki bywają zazdrosne o siebie? Ha, to jak? Tak? U muchołówek, to co myśmy badali swego czasu w Norwegii z kolegami, bo tam to można było zbadać, dlatego że badanie wymagało ustawienia 16 kamer wideo w lesie. Nieźle. W Norwegii to tylko mieliśmy parę komentarzy, ktoś tam nagrywał się, że jaki głupi człowiek kamerę zamontował w lesie, ale nikt nie ukradł żadnej kamery. Natomiast no, u nas bym nie ryzykował takiego eksperymentu. Tak. Tam się to udało i tam rzeczywiście bywało, że na przykład samczyk muchołówki celowo zmieniał śpiew, żeby nie być rozpoznanym przez swoją samicę, która już gdzieś wysiadywała. Kiedy myśmy odtwarzali śpiew tego samca w jego drugim rewirze, to tamta schodziła z jaj, przylatywała i sprawiała bęcki samicy, przy której się kręcił. No proszę, a nie samcowi. To a, jednak... co on winien biedny? No ale jednak, to, czyli tak jak z ludźmi znowu. Czasem nie ten, kto powinien, dostaje bęcki. Przecież nie może go bić, bo przecież on za chwilę musi jej przynieść muszkę. Jest zazdrość, miłość? Już powiedział pan o tych... Musi być miłość. Ogólnie rzecz biorąc, u zwierząt jest tak, że miłość jest takim sposobem na przełamanie agresji. Tam, gdzie zwierzęta nie odczuwają żadnych uczuć w grupie, żyją w stadzie, powiedzmy owce, antylopy, zebry, tam nie ma miejsca na miłość, bo ta miłość w ogóle nie jest do niczego potrzebna. Ta miłość trwa kilka sekund i to jest wszystko. Gdyby zwierzęta nie były agresywne, to też ta miłość nie byłaby potrzebna. Miłość jest pewnym rytuałem, znaczy pewnym nastawieniem hormonalnym, prawda, o zauroczeniem, ale ona powoduje, że tworzą się pewne rytuały. Każda para ma swoje tam pseudonimy, których się używa i różne inne maskotki, których się też używa, ale w każdym razie to jest wszystko po to, żeby przełamać tą niepewność, agresję, niepokój. Po to jest to całe uczucie, to całe zauroczenie, żeby przełamać tą barierę. A potem, żeby związać tych partnerów na czas niezbędny do wychowania potomstwa. Czyli wszystko ma swoją funkcję. No w sensie ewolucji nie może być rzeczy niepotrzebnych. Tak samo uroda samców nie może być sobie tak tylko. Ona musi mieć podłoże biologiczne i ma. To jakie podłoże ma uroda samic w przypadku gatunku Homo sapiens? No więc to jest pewien artefakt ewolucyjny za sprawą samców niestety. Jak wiemy, społeczeństwa ludzkie żyły w patriarchacie. Samce dominowały, samce potrafiły wyciąć pień wszystkich swoich wrogów, potrafiły zgromadzić mnóstwo kobiet wokół siebie, mieć mnóstwo dzieci z tymi kobietami i trudno, żeby taki samiec dominujący, cesarz czy król, czy kto by to nie był, czy władca wioski, żeby gromadził wokół siebie brzydkie kobiety. Czyli sam sobie właściwie robił wbrew. On robił tą selekcję i to trwało przez tysiąclecia. Po prostu była selekcja. Potem już czasy rzymskie, kiedy była taka jakby nawet nie moda, bo to się zrobiła w ogóle obsesja na punkcie szczupłości, prawda, bo wcześniej te kobiety jednak były inaczej trochę postrzegane.
to samce wygenerowały to, że była selekcja kobiet na te ładniejsze i one zostawiały potomstwo u wyżej ustawionych samców, więc te szanse na przeżycie potomstwa były większe i się zrobiła selekcja i w efekcie mamy piękne kobiety, które na dodatek nadal dokonują wyboru partnera, jak im się na to pozwoli. Czy ptaki odczuwają szczęście? O, zdecydowanie. Oczywiście tak. Wystarczy tak naprawdę takim wczesnym latem wyjść sobie gdzieś na sparcie o poranku. Ptaki wychowały już dzieci. Pokarmu jest wszędzie w bród. Pokarmu nie brakuje. Wszystko jest do jedzenia, więc wszystkie potrzeby spełnione, pierzenie odbyte, czyli ten wielki wysiłek ze strony organizmu już odbyty. Energia je rozsadza i wtedy śpiewają sobie. Dlaczego śpiewają? Nie dlatego, żeby się połączyć w pary, bo to nie pora na łączenie się w pary. One śpiewają po prostu z radości życia i to widać, i to słychać, tą radość życia. Czy pan czegoś zazdrości ptakom i czego? Zdolności latania to na pewno. To jest pasjonujące. To jest pasjonujące i taka swoboda przemieszczania się, tak. Te podróże, nawet jeżeli to są po tej samej trasie przez różne lata, ale jednak to są takie podróże ryzykowne na pewno, ale no, na pewno wspaniałe. Czego można jeszcze zazdrościć ptakom? No tego, że nie ukrywają uczuć. Tam, jeżeli samiec jest zafascynowany samicą, to to okazuje. Jeżeli samica jest zafascynowana samcem, też to okazuje. Nie ma tam jakiegoś obijania bawełny i jakichś dziwnych teatrzyków. Więc to też takie uproszczenie życia, no ale tam nie ma czasu na nic innego. To życie u ptaku przebiega szybko, gwałtownie, burzliwie. Nie ma czasu chyba na takie zabawy, jak to sobie homo sapiensy wymyślają. Ciekawa jestem, czy zazdrosne są o ptaki inne zwierzęta w ogrodzie zoologicznym? Nie mają powodów, dlatego że rzeczywiście mam skłonność do ptaków od dziecka. Lubię ptaki. I najchętniej bym widział ptaki wszędzie, natomiast tych ptaków mamy tak naprawdę w paru miejscach. One są skoncentrowane w ptaszarni, w kilku kolekcjach, ale ogród ogólnie składa się ze ssaków. I tutaj nie ma powodów, tym bardziej, że ja pilnuję tego, żeby nie przesadzić z tymi ptakami, więc oczywiście przebudowuję kolekcję, bo trzeba ją przebudować, bo się czasy zmieniają, bo tworzą się programy hodowlane nowe, pojawiają się nowe zagrożone gatunki, są jakby naciski też, żebyśmy się pozbyli gatunków pospolitych do takich ogrodów, które dopiero zaczynają przygodę z hodowlą zwierząt, a żebyśmy brali jednak gatunki zagrożone, no bo te wymagają pracy hodowlanej w skoordynowany sposób międzynarodowy. No i to się dzieje. Kiedy przechadza się pan po ogrodzie zoologicznym w Warszawie, którym pan kieruje, czy są takie wybiegi, ja już nie mówię o ptakach teraz, przy których pan chętniej zatrzymuje się dłużej? Oczywiście tak, z tym, że to się zmienia. To się zmienia dlatego, że są różne wydarzenia. Ktoś choruje, wyzdrowieje. No więc tak przyjdę, zainteresuje się, jak tam się ma ten nasz ozdrowieniec. Ktoś kogoś urodzi, prawda, opiekuje się matka dzieckiem, też trzeba to obejrzeć. Na przykład wczoraj na spacerze nasze trzy osiołki somalijskie, trzy samiczki, samczyk jest na razie w innym miejscu, zaprzyjaźnia się z domowymi oślicami, nabiera wprawy, żeby przyjść do nich, do tych oślic, dlatego że jakby go za wcześnie poznały, to by go traktowały jako kumpla, nie jako ogiera, który ma być ogierem haremowym. Trzeba wyczekać właściwego momentu, no, ale oczywiście, tak? Nie można połączyć za wcześnie, no bo będzie to kolega. Więc i one tak były takie drzemiące i tak sobie leżały w plamie słońca i tak drzemały, tak, taki sielski obrazek, bo one są w ogóle piękne, takie mają szczuplutkie pęcinki, takie małe kopytka są. Trochę się zdemoralizowały, bo chodzą żebrać, bo ludzie dają trochę chleba, więc one już się nauczyły trochę żebrać. Ale no ślicznie wyglądały w tym słońcu. Wtedy jest taki moment, że człowiek tak popatrzy na nie trochę tak, z taką tkliwością. A spodziewa się pan wielu maleństw już wkrótce po wiosennej rui? Lada chwila powinna być żyrafa. Ale nie dostanie na imię Mariusz, od razu wszystkich przestrzegam. Tak nie będzie. Tym bardziej, że może być samiczką. Samiczka też może mieć na imię Mariusz. No, oczywiście, wszystko można. Spodziewaliśmy się, że jedna z słonic już jest przy nadziei, bo chłopak z nią się bawił jakiś czas temu. No ale teraz ostatnio znowu doszło do takiego bardzo intensywnego zbliżenia. Na tyle intensywnego, że skończyło się zapaleniem jąder przez dwa tygodnie u samca. Ale wszystko skończyło się dobrze. Czyli jest nadzieja, że z tego wyniknie zmiana w hormonach samicy. Jeszcze trochę. No w tym roku też kolejny nosorożec. No i trochę drobiazgów. No, na razie to nam małpki obrodziły. Zaczęło się tytusem Frodo, czyli szympansem, ale też pigmejki, też marmozety, no jest trochę młodzieży. Czy jest możliwość, że zdradzi pan ptaki dla ssaków, bo ostatnio pisał pan książkę o polskich ssakach? Czy one są w stanie zagrozić tej pasji? Zafascynowały pana, wszedł pan w ten świat ssaków, czy jednak ciągle pozostaje pan wierny miłości do ptaków? Z urodzenia jestem miłośnikiem ptaków. To przyszło po prostu, to się człowiek z tym rodzi. Jeżeli chodzi o fascynację ssakami, ona jest trudniejsza. Dlatego, że ptaki są łatwe w obserwowaniu, ptaki są wzrokowcami, przez to łatwiej nam je obserwować, interpretować ich zachowania.
ssaki w większości prowadzą skryte życie w nocy, poza tym żyją w świecie zapachów, których my nie rozumiemy, w ogóle nie jesteśmy w stanie, one nam przeszkadzają, te zapachy. Więc to jest zupełnie inny świat. Ale ssaki są z całą pewnością fascynujące. Natomiast no, ptaków z mojego serca i umysłu nikt nie wypędzi. Ale napisałem książkę, dlatego że wcześniej była książka, doktor Kuszewicz opowiadał o ptakach, a jej kontynuacją było ono opowiedzieć o zwierzętach ogólnie. Tam jest też sporo o ptakach, ale no jednak sporo o tych zwierzętach, które są wokół nas, bo jakby w sensie edukacyjnym społeczeństwo nie wszystko wie. Wielu osobom się wydaje, że Gielonek to jest mąż Sarenki. Pani też tak myśli? Gielonek to jest mąż Łani. Przeczytała Pani moją książkę? Tak. Dobrze. No więc ogólnie no, takie rzeczy tam poprzemycałem, poza tym jak to je, jak to żyje. No, no jest to wszystko fascynujące. Ten świat zwierząt jest obłędny. I ja w ogóle zaczynałem od rybek, od hodowli rybek. Wiem, że było na początku akwarium. Potem ptaki. Do rybek sentyment i rybki mam ciągle wokół siebie. Zresztą kanarki też mam zawsze w domu. No ale tak, no, jeśli chodzi o ssaki, z całą pewnością mam wiele serca dla nich, natomiast to już jest takie poznanie bardziej racjonalne, może trochę mniej emocjonalne. Zdecydował się Pan, jakim ptaszkiem mogłabym być? Ciągle jeszcze za słabo Panią znam, żeby taką diagnozę postawić. A poza tym nie czuję się trochę na odwadze, żeby to powiedzieć. No dobrze, to w takim razie ja życzę Panu, żeby narodziło się wiele zwierząt. Tego rodzą. Słonia to już na pewno Panu życzę w tym roku. Jest to możliwe? Nie zapeszajmy. Oby tak było. Wszystkiego dobrego i wesołych świąt. Wesołych świąt.